Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj Was zapraszam na bitwę między zdrabkami polskimi i irlandzkimi i dzisiaj do walki staną zdrabki najtańsze. Mam tutaj olkarz za 1 euro, to jest najtańsza zdrabka irlandzka, a ze zdrabek polskich za złotówkę wybrałam Multiforce. Te zdrabki mają taką samą zasadę, trzeba znaleźć 3 razy tą samą kwotę, żeby ją wygrać, przy czym w Multiforce jest dodatkowo mnożnik wygranej. Tak więc zobaczymy. Czy któreś ze zdrapek będą dzisiaj szczęśliwe? Zapraszam do oglądania. Oczywiście szukamy 3 razy takiej samej kwoty. Tutaj nie ma nic. Nic. Tutaj mam 2 euro na tej zdrabce, czyli pierwsza wygrana po stronie irlandzkiej. Są 2 złotówki, może będzie trzecia. Jest złotówka, czyli tutaj będzie 1 zł, ale jeszcze pomnożymy, może, jak się uda, niestety, razy 1. Więc pierwsza wygrana zdrabka polska. Drapiemy dalej. Dalej nic. Na razie jest 1-1. Po jednej wygranej zdrabce. Jest 2 razy 10, może trafi się dyszka. 2 razy 2. No niestety nic.
zostały po dwie ostatnie zdrabki. Nie wiem, czy wspominałam, że miałam po 10 z każdego rodzaju. Tu nic. I dwie ostatnie zdrabki. Niestety ta jest pusta. Ostatnia multiforsa. I również jest pusta. Tak więc przechodząc do podsumowania, dzisiaj był tak jakby remis, ponieważ po stronie irlandzkiej i po stronie polskiej wygrały tylko jedna zdrabka była wygrana. Ale zdrabka irlandzka przyniosła wygraną w kwocie 2 euro, a ta polska tylko 1, więc tutaj jakby tylko się zwróciła wartość zdrabki. Ja to będę robić tak, jak na kanale Mega Zdrabki, youtuber, robi takie rywalizacje między zdrabkami z różnych państw. Polskie, belgijskie, ostatnio też francuskie były. I on właśnie robi tak, że za 1 euro bądź 1 zł jest 1 punkt. Ja właśnie tak samo będę punktować, przy czym będzie jeszcze dodatkowy punkt za ilość wygranych zdrapek, bo czasem po prostu jest więcej zdrapek, ale każda ze zdrapek przynosi tylko zwrot, jak było w moim pierwszym odcinku, a jedna zdrapka potrafi wygrać większą kwotę. Nie wiem, czy w ogóle ma to sens, co mówię i czy wiecie, o co mi chodzi, bo trochę się chyba zakręciłam sama. W każdym razie tutaj są 2 punkty, tutaj 1. I tutaj jest 1 dodatkowy za wygraną zdrabkę, tak? Nie. Nie, bo jest tylko po jednej zdrabce. Okej, dobra. 2 punkty po stronie irlandzkiej, 1 punkt po stronie polskiej. A jak będzie dalej, to zobaczymy, bo jeszcze dużo takich odcinków przed nami, bo jeszcze mam trochę tych zdrabek przygotowanych do takich odcinków. Właśnie bitwa między zdrabkami irlandzkimi i polskimi. Także zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję dzisiaj za uwagę. Zostawcie lajka, jeśli możecie. Jeśli Wam się podobał filmik, zostawcie subskrypcję. Dziękuję wszystkim nowym subskrybentom, którzy ostatnio dołączyli do mojego kanału. Jest mi bardzo miło. Witam Was serdecznie i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. A na dzisiaj żegnam się już z Wami. Dziękuję jeszcze raz za uwagę i życzę wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się cieplutko. Pa!